Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Dawid Skoczylas i dzisiaj omówimy sobie wszystkie różnice pomiędzy A74 i A7S3 w zakresie filmowania, także nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że oba te body mają bardzo podobne rozmiary. A74 ma jednak nieco głębszy grip, przez co wygodniej leży w dłoni. Drugą różnicą natomiast są pokrętła wyborów trybów. W A7S3 jest to klasyczny układ, natomiast w A74 jest on dwupoziomowy. Oba te body wyposażone są w flip out screen, jednak w A74 jest on nieco większy, jednak zdecydowanie ciemniejszy i ma mniejszą rozdzielczość. Otwiera się go od dołu, a nie od góry, jak w przypadku A7S3. Wydaje się też być zdecydowanie lepiej zaprojektowane i daje odczucie porządniejszego. W mojej SC już po trzech tygodniach pojawiły się luzy na wyświetlaczu, a dzisiaj niestety lata już całkowicie luźno. Mam nadzieję, że A74 poradzi sobie tutaj zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o IVF, znów A7S3 wypada troszkę lepiej. IVF nie dość, że jest większy, to ma zdecydowanie większą rozdzielczość obrazu. Wszystkie informacje techniczne a propos IVF ów widzicie właśnie na ekranie. A7S3 wyposażony jest w dwa sloty na kartę SD lub CF Express typu A. A74 również ma dwa sloty na kartę SD. Jeśli jednak chodzi o CF Express Type A, to jest to tylko jeden slot. No to teraz krótko o kodekach, rozdzielczości i klatkarzu. Oba te body mają dokładnie takie same opcje, w których możemy zapisywać. Mamy zarówno H264, jak i H265, Long GOP, All Intra, jeśli chodzi o kompresję. 422 może być zapisywane w 10 bitach w każdej możliwej rozdzielczości, jeśli oczywiście odpowiednio skonfigurujemy ustawienia. A74 ma wszystkie te same możliwości zapisu obrazu co A7S3 z wyjątkiem 4K 100 klatek i Full HD 200 klatek na sekundę. A74 brakuje również opcji nagrywania na rekorder pro-rezrawów, które dają ogromne możliwości postprodukcyjne przez wzgląd na swoje 12 bitów. No i oczywiście w przypadku A74 przy 50 klatkach na sekundę w 4K mamy kropa. Skoro o kropie mowa, możemy poruszyć temat matryc i ich natywnej rozdzielczości. A7s trzyma 12 megapikselową matrycę, nieco większą niż 4K, z której obraz skalowany jest do UHD lub Full HD. A7 natomiast ma matrycę 33 megapikselową, czyli 7K, które skalowane jest w zależności od naszych ustawień do UHD lub Full HD. Jeśli jednak nagrywamy 4K/50 klatek lub celowo używamy Crop Mode, to obraz skalowany jest z rozdzielczości 46K. Warto też wspomnieć, że podczas nagrywania 4K na A74 zawsze możemy ustawić crop mode, natomiast A7S 3 tę opcję ma jedynie dostępną, kiedy używamy Full HD. 12 megapikseli to po prostu za mało, aby po kropie wciąż można było uzyskać obraz o odpowiedniej rozdzielczości. Obie te kamery kropują również, kiedy używamy aktywnej stabilizacji, i jest to 10% krop. A74 dodatkowo wyposażony jest w opcję kompensacji focus breathingu i opcja ta również, aby mogła działać poprawnie, potrzebuje używać niewielkiego kropa. Oczywiście funkcja ta nie działa ze wszystkimi obiektywami na obecną chwilę, jednak współpracujące obiektywy znajdziecie w opisie filmu. No to teraz o pracy w ciemnych warunkach. Tutaj też nie małe zaskoczenie, jeśli chodzi o A74, to wygląda to naprawdę zaskakująco. W niektórych scenariuszach będzie to lepszy wybór niż A7S3, jeśli na przykład często korzystacie z ISO plus 6400, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie tutaj A74, którego natywne ISO jest 800, a drugie natywne wskakuje przy wartości 3200. Natomiast w A7S3 natywne ISO to 640, a drugie natywne to 12800, przez co jeśli często pracujecie w ciemnościach A7S3 pozostaje niekwestionowanym królem. Powodem, dla którego 7.4 tak dobrze wygląda w ciemnościach jest oversampling 4K z całej matrycy o rozdzielczości 7K. Kiedy kompresujemy tak wielki obraz, mamy oczywiście masę detalu, ale jednocześnie też szum również jest skalowany w dół, przez co jest po prostu mniejszy. I mam tutaj na myśli nie, że jest go mniej, ale że fizycznie na obrazie pojedyncze jakby ziarenko szumu zajmuje mniejszą powierzchnię, przez co wygląda obraz jako czystszy. Jeśli chodzi o Dynamic Range, obie te kamery po prostu wymiatają i są na naprawdę najwyższym poziomie. Jest jednak mi Minimalna różnica między reprodukcją kolorów, a 7.4 jest nieco precyzyjniejszy. Mimo wszystko, na koniec dnia, jeśli chcemy używać obu tych kamer side by side, to możemy kolorować je po prostu jednym lutem. Zauważalną jednak różnicą przy 4K jest ostrość, a 7.4 przez wzgląd na oversampling z 7K jest po prostu zdecydowanie ostrzejszy. Jeśli więc często kropujesz po postprodukcji, to a 7 jest zdecydowanie lepszym wyborem. Następnie Rolling Shutter. I tutaj bezapelacyjnym zwycięzcą jest A7S3. a 7 niestety wypada tutaj beznadziejnie, jest to problem, który znamy już z A7-3. Jednak kiedy używamy Crop Mode, sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Jeśli streaming to coś, co cię interesuje, warto wspomnieć, że a 7 ma opcję streamowania od razu po podpięciu aparatu do komputera za pomocą kabla. USB. Jest też kilka różnic ukrywających się w menu, jak wcześniej wspomniałem. Opcja kompensacji Focus Breedingu, e, inne możliwości zapisu przez wzgląd na różnice w slotach na karty pamięci. W A74 mamy również efekt wygładzania skóry, którego nigdy nie włączajcie. Dodano też opcję śledzenia oka ptaków i kilka innych różnic, które pozwolę sobie po prostu pominąć. Natomiast nie mogę nie wspomnieć o możliwości programowania pokrętła od kompensacji ekspozycji. Od razu w trybie filmowania przypisaję je do kontrolowania głośności nagrywanego dźwięku i jestem fanem tego rozwiązania. Największym plusem a 74 jest opcja, która umożliwia nam zamknięcie migawki, kiedy aparat jest wyłączony. Co oczywiście chociaż częściowo chroni nasz sensor, kiedy zmieniamy obiektywy. Uważam, że opcja ta powinna być w każdym bezlusterkowcu jako domyślna. No i w końcu cena tych aparatów różni się aż o 6000 zł i za te 6 koła dostajecie możliwość nagrywania wyższych klatkarzy. Zawsze mamy też 4K bez kropa, możliwość nagrywania prorową na zewnętrzny rekorder. Zdecydowanie, zdecydowanie lepszy rolling shutter, świetny i i szerszy zakres ISO Jednak niektórzy z Was mogą potrzebować możliwości nagrywania w crop mode Nie tylko w Full HD Jednocześnie też a 74 produkuje zdecydowanie ostrzejszy obrazek Przez wzgląd na swój oversampling Jeśli dodatkowo ważny jest dla Ciebie aspekt fotograficzny No to tutaj a 74 zdecydowanie jest lepszym wyborem Myślę, że Sony tym aparatem wysoko ustawiło poprzeczkę I za cenę 13,5 tysiąca zł Dostajemy jeden z najlepszych hybrydowych aparatów na rynku Jest też jedna rzecz, o której mało kto wspomina Ale a 74 ma jedną bolączkę Którą naprawdę ciężko mi przebować Mianowicie nagrywanie Full HD A7S3 udowodniło nam, że Sony potrafi dogonić konkurencję i że ich Full HD może wyglądać naprawdę dobrze. Jednak przy A74 znów mnie rozczarowali, bo A7S3 Full HD nakrywa zdecydowanie lepsze. Jeśli natomiast jesteś posiadaczem A7 III i chciałbyś upgradeować swoją puszkę, a Rolling Shutter nie jest dla Ciebie problemem, no to chyba sprawa wydaje się jasna. Zyskujesz możliwość nagrywania 4K w 50 klatkach, zarówno Full HD jak i 4K możesz nagrywać w 10 bitach, co jest naprawdę dużą różnicą, także nie ma się nad czym zastanawiać. No i co, to by było na tyle. Jeśli materiał był dla Ciebie pomocny, rozważ subskrypcję kanału i zostaw łapkę w górę. No i widzimy się już niebawem, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.